Hej, cześć wam wszystkim. Kolejny odcinek z tej serii. Mam nadzieję, że tym razem wpadnie coś takiego, co będziemy mogli w kolejnym odcinku ograć. No, strasznie bym chciał, naprawdę, więc klucze, postarajcie się. Przynajmniej jeden bądź też dwa, żeby nagrać odcinek potem z jakiejś ciekawej gierki. Słuchajcie, mam tutaj 10. Oczywiście kupiłem, standardowo wam pokażę od kogo. Jak tutaj wrócę, to chyba mi... Transaction, your payment, teraz to mi może wyskakiwać błąd, bo jak dałem wstecz, to jasna sprawa. G2, pokażę od którego, 10 random Steam CDK, do tego macie link w opisie, jeśli chcecie. I kupiłem tym razem od pana z zachodniej granicy, czyli od pana z Niemiec. I zobaczymy, mimo tego, że ma niskie oceny, to nie wiem. No zobaczymy, no mam nadzieję, że może akurat fajnie coś wstrzeli. Nie wiem, jak tutaj załóżmy, że to wam dam, bo wiecie, żeby okładka była fajna. O, moja kamera i tak przysłania chyba kody, czyli tak mam nadzieję, że zasłoniłem. Dobra, pierwszy. Gry, to przesunę jeszcze trochę. Gry, aktywuj produkt. Tak, chcę, ble, 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 zgadzam się. W ogóle ktokolwiek z was to kiedykolwiek przeczytał? Nie wiem, ja szczerze wam powiem, że nigdy. Dalej. Aktywacja. Tales from the Void. Okej. Tales from the Void. No, nie zapowiada się jakoś fascynująco, aczkolwiek zobaczmy stronę sklepu. Dużo ma tych osiągnięć. Tej gry na pewno jeszcze nie było. Tej gry jeszcze nigdy w życiu nie miałem, ale czy w nią sobie zagramy? Raczej wątpię. Raczej jestem bardzo pewny tego, że nie. Nie, pozytywne 12. Poza tym, ile to tak swoją drogą kosztuje, jakbym to chciał kupić? Wow, wow, 75, letnia wyprzedaż. Możecie tą grę mieć już za 3,74. Kupujcie, bo wyprzedaż. Dobra, nie kupujcie, to się nie pyli. To jest w ogóle, nie wiem skąd tą grę wyczesnęli, o co w niej chodzi. Może jest fajna, tylko że ja tak raczej nie widzę, żeby była jakoś super specjalna. Gry, aktywuj produkt numer 2. Zgadzam się. Może tym razem, proszę. Of Carrots and Blood. Co ma marchew do krwi? Of Carrots and Blood. Czekajcie, carrot? To jest marchew przecież, czy jestem głupi? To gdzie wy tą marchew macie, bo jej na tej ikonce nie widzę, tu widzę tylko jakieś dżownice! Strona sklepu. Była tam marchew? Chyba była. A jest! Patrzcie, PewDiePie w to gra. PewDiePie. Ej, to może być w większości pozytywne, nawet... spoko giera. Jakby on w to zagrał i to promują nim, czyli w to zagrał. Ej, możemy w to sobie zagrać. Słuchajcie, to jest pierwszy jakby taki pierwsza pozycja do ogrania, taka, która się kwalifikuje. To może być ciekawe. Chodzi się jakimś królikiem. Widzę, że tu może jakiś jest zarys fabuły, bo ten królik tutaj gdzieś podąża, on sobie tutaj chodzi. Nie wiem, ale możemy w to zagrać. Także już mamy jakby na pozycję do ogrania. Next, czyli numer 3, aktywuj produkt. Powiem wam, że nie jest jakoś fatalnie, bo już wiem, że coś będzie. ASMR, dalej. Gry, biblioteka. Okej, okay, bo to nie jest przy grach, tylko pierwszy raz coś takiego się zdarzyło, że to jest przy programach. ASMR Universe. Do czego to służy? I dlaczego to się kwalifikuje jako program? Nie wiem, coś w tym mogę robić. Response... co? Nie wiem, nie będę tu żadnego... tworzył nic ciekawego. Nie, dobra. Ja umiem składać filmy, ale o co tutaj dokładnie chodzi w tym programie? Tu coś się tworzy. Nie mam pojęcia. Dobra, jedziemy dalej. Gry, aktywuj produkt. To dlatego ja tego znaleźć nie mogłem. Bo szukałem tego przy grach. Dalej, next, 4. Aktywacja. Straight jest, nie wiem czym, ale zaraz się okaże. Straight, proszę, nie chcę tego instalować, chcę zobaczyć na stronę sklepu. I co to? Ej, to jest sandbox. Ej, trafiliśmy sandbox i to nie jakiś, to znaczy, no wiecie, oczywiście mieszane tutaj widzę, ale zobaczmy.
pierwszy raz chyba trafiliśmy przyzwoitą grę. Aż tak. Ja wiem, że jest dupiata, ale w sensie ona troszeczkę kosztuje, jeśli byśmy ją chcieli kupić. Przynajmniej tak mi się wydaje. Może w sumie nie będzie jakoś fascynująca i fajna jak Stranded Deep czy coś innego, ale tu się coś robi, może to rozwiną kiedyś w przyszłości. Puszczacie tu jakieś update'y? Widzę, że mieszane, nikt nie poleca, że dupa, ale może jak to rozwiną? Ważne, że już mam w tym. Ważne, że mam w bibliotece. Ej, to jest jeden z fajniejszych openingów. Naprawdę spoko gry tu siadają. Aktywuj produkt, następny. Collider. Proszę bardzo, gry. Collider. No dobra, tu tak jakby fascynujące to nie będzie, tak jak poprzednio. Nie chcę tego odtwarzać, choć też nawet pozytywne, mało osób w to gra, ale to jest jakieś takie, nie wiem co, chodzi się strzałkami, może się zatacza, nie wiem, kogoś się próbuje zepchnąć do pułapki, czy zamknąć w jakimś tym, nie wiem na czym to polega, nie chcę mi się tego jakby za bardzo czytać. Przejdźmy do klucza numer 6. Ej, polecam wam, słuchajcie, kupcie sobie od tego Niemca. On najprawdopodobniej sprzedaje takie same paczki w tym momencie, czyli dostaniecie te same gry, które ja dostałem. Zgadzam się, kod produktu dalej. Rise of the Ancients. Okej. Okay. Rise of the Ancients. Proszę, strona sklepu, pokaż. Okej. Okay. Mieszane jakieś, nie wiadomo co, ale... Słuchajcie, w tego Strayda i tą drugą grę, którą wylosowaliśmy, ja bym bardzo chętnie sobie zagrał w tego królika. Tak, żeby tylko jeden odcinek, żeby wam pokazać, nawet po 10 minut z danej gry. Spoko opcja, aktywuj produkt. Piszcie oczywiście w komentarzach, które z tych gier chcielibyście zobaczyć, to jest żaden problem, ja się uwarunkuję. Energy Balance. Nie chcę tego w żaden sposób instalować. Gry. Energy of the Balance, pokażcie to. Energy Balance, a nie of the balance. Strona. Pokaż, co tu się dzieje w ogóle? Nie jest to jakoś fascynujące, ale... Ja jestem już zadowolony z tego openingu, bo będzie na pewno w co zagrać i co wam pokazać. Gry, aktywuj. Kolejny, zgadzam się. Kod produktu. Bam. Trip, Steep Edition? Co to jest? Dobra, mam właśnie, mam nadzieję, że to nie program kolejny. Trip, Steep Edition. To. Okej. O co tutaj chodzi? Art game, no dobra. I co z tego? Jakieś nie wiadomo co, czy tutaj się porusza chłopkiem? Czy chodzi... No są tu jakieś postacie, ale czy my nimi kierujemy? W większości negatywne. Podobne tytuły. YouTuber's Life i Slime Rancher. No na pewno, już. 100%. Coś mi się nie chce wierzyć. Dobra. Pakuj... Ej, sorry gro, kochana. Control C. Biblioteka... nie tutaj, tylko gry. Aktywuj produkt. Jak się to robi już po raz któryś, to się ma prawo jeszcze mylić. A w sumie właśnie z tego powodu. Crystals of Time. Coś mi dużo mówi ten tytuł. Wydaje mi się, że już go kiedyś na stronie... Crystals of Time. Strona sklepu. Jak fajnie, że Steam dzisiaj działa bez problemu. Aha, point and click. Dziękuję bardzo, a ja wiem, na losowe granie, przecież to ciągle dropiło, stąd to znam, jest porażka gra, a losowe granie, a raczej losowe sranie.pl, nakupili tego i sprzedawali ludziom, nie, ja wiem, że kiedyś nagrałem z tego odcinek, z tego portalu, ale was już jeszcze raz, po raz kolejny mega za to przepraszam, nie wysyłajcie tam SMS-ów, to jest totalna porażka, tam nic dobrego raczej nie traficie. Jak ktoś tam pisze, że trafił, to znaczy, że jest może podstawiony najprawdopodobniej. Chyba, że sorry, przepraszam, może akurat ktoś z was miał tyle szczęścia i jedna osoba na 1000 wylosowała coś. Dobra, zostawmy ten Crystals of Time. Zaktywujmy po raz ostatni, tak po raz nie ostatni, tylko ostatni dzisiaj. Ostatni kod produktu dalej. Co dostaliśmy? Dead Beats. Dead Beats mówi mi tyle, że to jest od czego? Dead Beats. Okej, okay. I może na sam koniec coś fajnego, dosyć ciekawego i spoko. Holy shit.
można dostać chyba oczopląsu i wszystkich innych rzeczy. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobało. W opisie macie wszystko. Inne serie, Stranded Deep Planty, na wszystkie was zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Będziemy zaczynać z Obduction, z Swordy, We Happy Few i No Man's Sky. Te cztery gierki najprawdopodobniej będą teraz przez lipiec i jeszcze może jakieś fajne, jeśli się pojawią, bo na razie troszeczkę, powiem wam szczerze, ten lipiec no bieduje. Nie wiem jak sierpień, bo nie sprawdzałem, ale parę tytułów jest i na pewno będziemy mieli w co grać. Piszcie koniecznie w komentarzu, które z tych gier ogrywamy, bo jak tam dużo osób się w sumie w komentarzach nie wypowie, to ja wybiorę. A wiecie, które wybiorę? Ten Dead Beats też może gdzieś na 5 minut trafić. Zobaczymy, ale to tylko wiecie tak, żeby zainstalować, szybko wskoczyć, zobaczyć jak wygląda dana gra i z niej spadać. I tyle, o to tylko chodzi. Dobra, trzymajcie się gorąco, życzę wam miłego wieczoru, oby Polska wygrała z Portugalią, naprawdę, kurczę, mega by było. A jak wygra, to sobie wrócę do tego odcinka i zobaczę na siebie, jak o to bardzo prosiłem i wtedy będę się cieszył. Dobra, to nic, trzymajcie się gorąco, cześć, na razie.